Strasznie daleko tutaj do was, no. Maciusiu, z połczy na to blisko. Z tej pipidu wypołczył. Podjatem trzeba być. Co, o pani z połczyna. Ale w połczynie bym powiedział, że świt nie jest tipi. No i tak to robię. Nie, połczyn też śliczny, ale świdwin, no, no. Powiat przede wszystkim, a nie tak bipiduwa połczyn. Bipiduwa połczyn. Dobra, no, nie, jak tu jechałem z Warszawy strasznie daleko, ponad 500 km. No? Strasznie daleko, mi się przypomniało, 6 lat temu miałem taki przykry wypadek na autostradzie. Jechałem z Krakowa do Poznania przez Katowice i przed Katowicami, przed bramkami na autostradzie ktoś wypalał trawy. Potem jak go złapali, to tym ktoś im się ukazał instruktor nauki jazdy, czyli to odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Ja się zatrzymałem, bo był dym taki, że nic nie było widać. Dobrze zrobiłem, bo tam karambol był, a za mną się facet się nie zatrzymał, palnął we mnie, mój samochód przeleciał na drugą stronę autostrady, rozbity kompletnie, ja nieprzytomny, helikopter, przewieźli mnie do Sosnowca, tam się okazało, że mam głowę rozwaloną, wstrząs mózgu, nawet mówili, że krwiaka mam na mózgu, a jak wychodziłem, to powiedzieli, że się zresorbował, no to widzę, że nie wiem. W każdym razie musiałem później pójść do PZ, znaczy do zakładu ubezpieczeń, gdzie ubezpieczyłem ten mój samochód, żeby się rozliczyć z tego rozbitego samochodu. Nazwy tego właśnie zakładu ubezpieczeń nie powiem, bo mi PZU za reklamę nie płaci. W każdym razie tam mi facet dał taką karteczkę, tam jest napisane opis wypadku samochodowego. Ja mówię, wie pan co, no nie opiszę panu tego wypadku, no bo skoro ja mogę panu opisać wypadek, jak ja nieprzytomny byłem, to z przodu patrzyłem się, nic nie widziałem, do tyłu się nie patrzyłem, no to co? A co mówi, to wie pan co, to ja panu dam takie opisy wypadków samochodowych sporządzonych przez naszych rodaków. Jak pan sobie przeczyta, muszę panu coś kojarzyć. No, przeczytałem to, niektóre przepisałem, no to jest genialne. To jest, ja państwu niektóre z nich przeczytam, bo ci nasi rodacy to są no, geniuszami, to nie to. O, ma. To jest genialne. Jeden napisał tak. Podjeżdżając do swojego domu, podjechałem do cudzego domu i zderzyłem się z dziadem, którego nie ma. Jakie to jest logiczne, no? Następny, no, ten gość szczery, przynajmniej znalazł mu się słowa uznania za szczerość. Napisał tak. Nie pamiętam dokładnie okoliczności wypadku, gdyż byłem kompletnie pijany. Geriatra też się znalazł. Geriatra napisał tak. Wiedziałem, że ten stary człowiek nie dotrze na drugą stronę ulicy, kiedy go stuknąłem. Taką pewność posiadał. Następny, tego nie rozumiem, ponieważ tak opisał. Przechodzień uderzył we mnie, a potem przeszedł pod moim samochodem. Również nic z kierownicy się znalazł. Połowczyc to mały pikuś porównany z nim. Napisał tak. Mój samochód uderzył w ogrodzenie, przekoziłkował i wyrżnął w mur. Wtedy straciłem panowanie nad kierownicą. Ale to jest takie z nic w porównaniu z tym, co kobiety napisują. Jedna napisała tak. Kiedy wracałam z zakupów, to żywopłot kupiony przeze mnie wyrósł mi w samochodzie jak grzyb po deszczu. I całkiem przesłaniając widoczność, to on spowodował wypadek. Następna przyznała się, że nie wiedziałam, że po północy również obowiązuje ograniczenie prędkości. Następna tak się wytłumaczyła ze zdjęcia przekroczenia szybkości na fotoradarze. Owszem, przekroczyłam szybkość, ale świadomie, ponieważ właśnie wyjechałam z myjni i pędem samochodu go suszyłam. Następna chyba horroru się naczytała, bo napisała tak.
Putka telefoniczna zbliżała się. Chcąc zjechać jej z drogi, uderzyła w słup. Następna chyba poetka, nawet na pewno poetka, napisała tak. Zobaczyłam smutną twarz, zwolna przelatującą nad przednią szybą. A potem ten pan gruchnął mi na dach mojego auta, robiąc mi wielką szkodę. Jeszcze miała pretensje do niego. No i na koniec zostawiłem jak na deser, jak wisienkę na torcie, taki wpis jednej pani, jakby za takie krótkie formy dawano nagrodę Pulitzera, a ja miałbym prawo głosu, to ja bym głosował na tę panią. To jest rewelacja, co ona napisała. Napisała tak. Wiele razy trąbiłam na pieszego, ale on się tylko na mnie gapił, więc go przejechał. A ja się dziwiłem, jak oglądałem dawno, dawno temu film Boba Fossa Kabaret, gdzie Liza Minnelli śpiewała Za życie kabaretem jest. No bo na promu właśnie tych jazd samochodem, no zresztą bardzo blisko tutaj, żona moja parę lat temu, ze ponad dwa lata temu, mówi mi do mnie, ty, mówi Andrzej, ty już stary jesteś, tak bym tego nie wiedział, co? To mi ty tak ciężko pracujesz, może byś odpoczął, może byś złożył podanie, sanatorium byś dostał, podleczyliby cię, odpoczął, byś zregenerował siły i tak dalej. Dobra, no złożyłem to podanie, dwa lata czekałem, dostałem sanatorium w Kołobrzegu. No ja, zdrowy facet, jadę do tego sanatorium. Na początek same piątki, bo to do Kołobrzegu jakieś 555 km, czyli trzy piątki. Benzyna była po 5,55. Za obiad zapłaciłem 55 zł. Dostałem 5 punktów karnych i 500 zł mandatu. Przyjeżdżam, taki duży blok, 10 pięter, na dole dwie windy, na dole recepcja. Na recepcji dostałem kartę pobytu, kartę badań, jednorazowe prześcieradło wielokrotnego użytku. Oraz musiałem podpisać regulamin, że nic mi nie wolno, a szczególnie to aż śmieszne, na PM, czyli pić produktów procentowych, palić papierosów, pomagać potrzebującej poza małżeńską pomocy i znaczy no nic, no nic, no nic. Na dole pokaz mody po tej recepcji. Wchodzą takie no, leciwe panie, które widać, że już to z niejednego łóżka sanatoryjnego plebiady. A dzisiaj już tylko jedzą, bo tak 120, prawda? Ale na czarno. Rano, bo to wyszczupla, jak w oknie stanie taka w pokoju, by się ciemno robi, to jak kotara. Jedna chciała wejść do windy, ale winda w obwodzie 1,50 m, ona też 1,50 m. Już mnie tak ścisnęli jak kluskę i tak bzuf, prawda? Ja się patrzę, przybrała postać prostopadłościową, tak jak winda. I brzuchem i piersiami nacisnęła wszystkie 10 przycisków. Winda tak zaczęła od 1 do 10 jeździć, dopiero pogotowie ze Szczecina stoczniowej ją tam zatrzymała. No ale na dole też panowie, prawda? Też takie... leciwi, prawda, w wieku poprodukcyjnym i poreprodukcyjnym, którym jeżeli cokolwiek staje, to śmierć przed oczami. Ale bardzo rozmowni, głównym tematem to prostata. Prostata i ziółka na kupę. Miłosne wyczyny Wieniawy Długoszyńskiego oraz bitwa pod Leniną, w której brali udział. Pokoik dostałem wielkości tak dwóch wind. Główny mebel to telewizor Rubin, taki pradziecki. Jak się go zepsuł, to jak się go kopnęło w kineskop, to przez 5 minut nadawał telewizję 2. Poszedłem na ten pierwszy zabieg, to były okłady z borowiny. Leżę na brzuchu,
patrzę, idzie do mnie taka śliczna dziewczyna, naprawdę. Taka moja wiek, 22, 3 lata, blondynka, w takim niebieskim kostiumiku dopasowanym. Zgrabne nogi, uśmiech, białe zęby, uśmiecha się do mnie, tylko niesie w ręce taki worek nylonowy, a tam, ja wiem, ze 2 kilo takiego brązowego, no, nie wiem jak to nazwać, no, błota, no, niech będzie błota, no. No niesie tego błota, tylko że to gówno było o temperaturze gorącego żelazka. No. Jak mi przyłożyła na plecy, to po 5 minutach takiego przypalania, to ja bym się nawet przyznał do głosowania na Jarosława K. A po godzinie to do miłości homoseksualnej, to jest nagle. Potem gimnastyka w basenie, na przykład. Ja stoję w basenie po tą wodzie, nad basenem stoi ten Obergruppenwillen basen. Krzyczy, wszyscy się rozkraczamy, to głowa idzie pod wodę. No to robaczko! No takie pajacyki tam ćwiczymy, koło mnie kobieci na 1,50 m. Cały czas ma głowę pod wodą. I własny układ gimnastyczny ćwiczy. Czyli tak podskakuje, żeby zacząć rozmawiać. 15 minutach wolne pływanie, więc ja sobie pływam na plecach, nagle jak mnie coś rybnie w plecy, patrzy się na mnie taki pomarszczony staruszek, taki jak krab, taki. Tak się patrzy na mnie i tak palcem do mnie. Wyciąłem dziada za głowę, żeby go wyciągnąć. I się wyślizgnął, bo był whisky trochę. Pod pachy go złapałem, głowę jak wyszła nad wodę, to zaczerpnął oddech i krzyknął. Na brzeg! Jakbym was Titanica wyciągnął. Posadziłem go na brzegu basenu, a on mówi, proszę pana, pan mnie życie uratował, proszę pana, ja tu od wczoraj byłem. Proszę pana, ja krótkowic jestem. Okulary zgubiłem i drabinki nie mogę znaleźć. A wszyscy myślą, że ja krytą żabkę ćwiczę. Potem były bicie szkockie. A te bicie szkockie to w samych majtkach się przechodziło. Stanąłem tam za mną taka szana z kafelek, przede mną dwie dysze samolotu Dreamliner. Przyszła taka fest kobita, tak się z politowaniem popatrzyła na mnie w tych majtkach. Nastawiła jedną dyszę, drugą, jak mi przyładowała z jednej w podbrzusze, bo to mnie tak wygięło, no to drugie w podbródek. 15 minutach ja czuję, że mi majtki spadają. Postawałem na jednej nodze i tak trzymam te majtki. Tak. Jak ona to zobaczyła, że ja na jednej nodze, to z dwóch dysz mi przypadała. Także mnie podniosło, rozpłaszczyło mnie na tych kafelkach. Wtedy jak ona to zobaczyła, to wyłączyła to dysz. A grób na ziemię, rozbiłem nos, krew mi się leje. Wracam do pokojów, w tych ociekających majtkach. Tu krew mi się leje. No, trzymam majtki, tak idę, patrzę, jedzie i walida na wóz. Jak mnie zobaczył, jak odwrócił wózek, to wtedy pierwszy raz zobaczyłem, jak ktoś na wózku inwalidzkim bierze zakręty na jednym kole. Potem usłyszałem tylko takie da 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 da. Zjechał po schodach, patrzę się, drogoszka z Warszawa, a on w piżamie i w pantoflach na was. Potem jeszcze miałem zaproszenie na leczenie prądem, tak mi się elektrowstrząsu, nie pamiętam jak się to nazywało. Poszedłem, ten główny elektryk pozawieszał mi tutaj takie elektrody, włączył do kontaktu, wziął wagę, przeciągnął, mnie nic się nie stało, to on sprawdził, czy jest prąd, był, jeszcze raz, nic się nie stało, tam sam włożył bardziej, bo tak pieprznęło i mówi, proszę pana, Rwana, u nas większego natężenia nie ma. Jak pan koniecznie chce, to niech pan idzie do ubojni. No to nie poszedłem. No. Resztę czasu spędziłem w pokoju. No ale tam ten regulamin, no. Dobrze, że miałem ze 4 koszule albo 5, to rękawy wiązałem na końcu i w tych rękawach butelki się mieściły w szafie. Nic nie było widać. Kupiłem też, bo nie było kieliszków, kupiłem taką muszlę z mórz tropikalnych z napisem pozdrowienia z Kołobrzega. Z taką żaglóweczką.
śliczne. Jak się napełniło tą muszlę, to tak pod kołdrą. Ale nawet nie zauważyłem, kiedy wypiłem ten napis pozdrowienia z kołdrą. Kładłem to na soliku nocnym, był obchód, przychodzi pan doktor, patrzy na tę muszlę i mówi: a co to jest? Ja wiem co i po co, no więc mówię: no doktorze, kupiłem sobie pamiątkę, no. Pozdrowienia z Kołobrzegu, tutaj było napisane. Więc on mówi: proszę pana, niech pan nie kłamie, proszę pana, niech pan nie oszukuje, proszę pana. Jak pan potrzebuje kaczkę, to niech pan powie. No to powiedziałem, że potrzebuję, bo nie miałem wyjścia, ale jak się okazuje, bardzo dobrze zrobiłem, bo ta kaczka po wyparzeniu mieściła w sobie pół litra czystej wódki, pół litra cytrynówki i ja sobie po całym sanatorium z tą kaczką zachodziłem. Wszystkim mówiłem, że mi nakazano dobową zbiórkę moczu, a ta w kąciku z tej kaczuszki. Jak się zakończyli ten mój turnus, no to zostałem wezwany do pani dyrektor: doktor, no i ona mi się pyta, czy jest mi lepiej. No ja powiedziałem: pani doktor, no nigdy mi gorzej nie było. Ja mówię to bardzo niedożywie, bardzo, ale na szczęście nie przyjechał jeden pacjent, to może my pana zostawimy w zamian, jak ja się to usłyszałem, wpadłem do pokoju, do samochodu, to do Torunia wszystkie fotoradary mnie złapały, ale na szczęście za Torunię wyprzedził mnie taki inwalida na wózku w Piszewce. To się uczepiłem na Zająca i do Warszawy. Janek Nowicki, Janek Wołek, Krzysiek Nowak, Andrzej Poniedzielski napisali mi teksty, czyli Niedźwiecki skomponował muzykę, nagrałem płytę. Pamiętam, dwa tygodnie po premierze płyty dostaję SMS-a od Piotra Najsztuba tej treści: panie Andrzeju, kupiłem pańską płytę. Aha, co ważne, ja na tej płycie napisałem taki, no, parę zdań, tak tłumacząc jakby, dlaczego ja to nagrałem. Zakończyłem to w ten sposób, że płytę trzymacie państwo w ręku. Jeżeli wam się nie podoba, postaram się jakoś wynagrodzić. Takim niby dowcipem zakończyłem: może zacznę malować. No i otrzymuję tego SMS-a od Piotra Najsztuba tej treści: panie Andrzeju, kupiłem pańską płytę, wysłuchałem w całości, proszę zacząć malować. Proszę państwa, wobec tego zaśpiewam państwu teraz jedną z tych piosenek, za co państwa z góry chciałem serdecznie przeprosić. Gramy piątkę. Zaglądali w pajęczy naszych zmarszczek, naszych lat. Nie skoczymy już na piwo, nie pójdziemy już po wiatr. Zachwyciły nas banany, zataniły poszedł sens. Tak was wszystko pasi na, że aż wierzyć nie chce się. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych, tyle ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. Już nie dla nas puste kino i ciemności kusy płaszcz. Już nie dla nas tanie wino, choć pamiętasz jego smak. Już nas nie ma na peronach pod plecakiem zgiętych bóg. Już nie śpiewa się wagonie i tego nas bądź zdrowy. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Rozmów kiedyś przerwanych, tyle ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych, tyle ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. Thank you.
ci chłopcy i dziewczyny. Gdzie ta rzeka, gdzie ten las? Jakieś miły zaczyny. Mój Ty Boże, gdzie ten czas? Już nas tu właściwie nie ma. Nawet zdjęcia przykrył kurz. Tylko ten palany ten. Kilka nut i parę słów. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych. Tylu ludzi nieodwiedzonych. Tyle listów nieodpisanych. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przerwanych. Tylu ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. A przecież tyle jeszcze marzeń niespełnionych. Tyle rozmów kiedyś przegranych, tyle ludzi nieodwiedzonych, tyle listów nieodpisanych. A przecież tyle jeszcze kwiatów.